Planom i możliwościom dalszych działań na obszarze Parku Kulturowego Stary Radom poświęcone było spotkanie w Urzędzie Miejskim. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Służb Miejskich Parafii Świętego Wacława i archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk dyskutowali o potrzebie i zakresie dalszych badań archeologicznych i możliwości wykorzystania ich wyników. Archeolodzy wrócą na Piotrówkę w przyszłym roku. To mają być ostatnie badania archeologiczne. Później rozpoczną się prace nad projektowaniem skansenu archeologicznego i całego Parku Kulturowego Stary Radom. Nikt nie ma wątpliwości, że będzie to inwestycja unikatowa w skali kraju. Park Kulturowy Stary Radom ma powstać na 50-hektarowym terenie. No przede wszystkim musi być interesujący. Nie ulega wątpliwości, musi być miejscem, które przyciąga ludzi, przyciąga rodziny, przyciąga również młodzież. Powinno być to miejsce i edukacji, i rekreacji. I powinno być to miejsce w pewnym stopniu unikatowe, w tym sensie, żeby chcieli przyjeżdżać akurat do Radomia, żeby to zobaczyć, a nie do innych miast. Najważniejszym miejscem ma być skansen archeologiczny. Trzeba pamiętać o tym, że dookoła grodu była cała sieć osiedli wczesnomiejskich. Każdy z tych osiedli miał swój charakter, swoją funkcję ściśle określoną i chcielibyśmy, żeby w tych węzłowych miejscach, gdzie to osiedla się znajdowało, powstały obiekty, które będą nawiązywały do tej funkcji i w jakimś stopniu właśnie objaśniały, jaka była podstawa bytu danej części tego najstarszego Radomia. Budowa parku będzie bardzo kosztowna. Ten projekt jest bardzo duży, to jest projekt sięgający dziesiątek i to grubych dziesiątek milionów złotych, dlatego też bardzo jasno mówię, niemożliwy do zrealizowania przez samą gminę, ale możliwe do realizacji przy dużym dofinansowaniu pieniędzmi europejskimi. Bez pieniędzy z Unii Europejskiej, jak podkreślił prezydent Kosztowniak, tego przedsięwzięcia zrealizować się nie da. Jest przygotowana część dokumentacji technicznej, jest przygotowana część wykupów choćby pod nieruchomości, jest przedstawiona pewna wizja tego, jakby miało to wyglądać i dzisiaj musimy się bardzo dobrze przygotować na początek okresu programowania, na złożenie bardzo dobrego wniosku, który mógłby z jednej strony spełnić oczekiwania te, które będą przed nami przedkładane, ale i również, żebyśmy mogli otworzyć i pokazać tą część miasta jako miejsce z jednej strony o bardzo dużej wartości kulturowej, historycznej, ale i również miejsce wypoczynku i spotkań Radomian.